Co ważne jest znaczenie tej umowy, którą podpisaliśmy dzisiaj, oprócz wartości kulturalnych i turystycznych, które ma to porozumienie, uczymy ich szanować i przyjaciół, komunikować z nimi. Ważne, aby oni wszyscy otrzymali wychowanie europejskie i żyli w pokoju. Jest to już jakby nasze drugie porozumienie, które przypieczętowuje naszą współpracę. Współpracę na szczeblu kulturalnym. Już od 4 lat nasz zespół na szlaku sukcesywnie bierze udział w tamtejszym festiwalu właśnie młodzieży. No i odnosi wielkie sukcesy. To też tak to właśnie działa, że my jeździmy tam, młodzież z Neseberu przyjeżdża do Chorzowa, do Polski i tutaj też prezentuje swoją kulturę. W ten sposób pragniemy zbliżyć się, że tak powiem, do kultury właśnie bułgarskiej, do innej kultury, ale również też poprzez tą współpracę Bułgarzy z kolei mają okazję poznać naszą kulturę. I chyba na tym polega ta współpraca, aby właśnie młodzież była otwarta na wszelkie kulturalne, że tak powiem, akcenty europejskie. Poznawanie innych kultur jakby wpisuje się jak gdyby w tą naszą wielokulturowość europejską, tak? I to raczej ma taki kierunek niż podpatrywanie, bo to chyba nie da się za bardzo czegoś przejść z Neseberu do Chorzowa i odwrotnie, bo tak jak powiedziałem, jesteśmy miastem poprzemysłowym, a to jest miasto stricte historyczne, stricte turystyczne. Jest to piękna chwila, na którą można powiedzieć czekamy od 2000, albo czekaliśmy od 2014 roku. Po raz pierwszy przypadkowo zupełnie pojechaliśmy do Neseberu na festiwal, który nosi piękną nazwę Słońce, Radość, Piękno. I wtedy poznaliśmy tam Polkę, mieszkającą od wielu lat w Bułgarii, w Neseberze, panią Lidię Pieczek-Wangiełową. I od pierwszego dnia pobytu nawiązaliśmy jakąś piękną, wspaniałą współpracę. No i ona się przekształciła, rozwinęła i przetrwaliśmy 7 lat. I ta chwila dzisiaj doniosła, że podpisaliśmy te porozumienie o stałej już współpracy z miastem Neseber. Z tego się naprawdę bardzo cieszę, że młodzież z Chorzowa, nasze dzieci mogą jeździć tam i podziwiać piękną tego miasta, historię tego miasta, a młodzież z Bułgarii może zwiedzać nasz piękny Chorzów. Neseber jest piękne miasto. Zakochałam się w tym mieście, także myślę, że jeszcze nie raz tam wrócę. Przede wszystkim stary Neseber, stare miasto Neseber, swoim urokiem, swoją kulturą, którą tam można zobaczyć, naprawdę przyciąga oczy wszystkich i chyba ci, którzy przynajmniej raz tam byli, to na pewno tam wracają.